Siema, no z tej strony Łowca Gaming i za was w kolejnym, już przedostatnim odcinku z serii Dziedzictwo Chowadu. Dzisiaj zajmiemy się czymś, który jak jeszcze ktoś to gra, to zajmiemy się, wam pokażę, gdzie znajdują się w większości początki tej moza. Pokażę wam, gdzie się najbardziej są przydatne. By zrobić szybko sobie misję i też zrobiliśmy poziom, więc ten film może być trochę dłuższy, ale pewnie dam dużo time na psiku, żeby tylko szukał po prostu i to będzie dużo montowania jak w pierwszym filmie. I chodzi o poprzedni film, nie ten co poprzedni, bo ten co wie wczoraj, to się chuj robił. Tylko ten poprzedni film, no mi się właśnie wystarczy, jest spoko. I teraz idziemy na początek Daymoza. Masz mu się znaleźć co chowa, to bo wszystko na mapie wam pisze. Wszystko wam pisze posążki Daymoza. Tutaj jest. Razem, o ja, są trzy. Dobra, no to zaczniemy. Pierwszy tutaj Daymozek, jak jest, to jest, tylko pamiętaj, że musi w nocy. Pierwszy początek jest w klasie profesora Figa, tylko nie wiem, czy go odebrałem, czy nie. Jak nie, to będziemy szukać idei, bo to wszystko mam. 30 początku, nie wiem, czy będę chciał 30 szukać, wiem, że dużo prostu jest. Chociaż, z czego może nie wszystkie będę pijał. No dobrze. Noc jest. Rebellion. Czy nie nocy? A profesor Fig, dokładnie tak. Dobra. To jest chyba ze świętej pamięci profesora Figa. I najlepiej go się widzi to. Najlepiej to się widzi. Najlepiej się widzi tego, że takie jest niebieskie tło, co? Ale tego. Aha! Wychodzi na noc, no. Mind now, demi guys. Tylko ja tu muszę zrobić noc. Muszę zrobić noc, by było ciemno. Dobra. Mamy tutaj pierwszy posąg, no i mamy. Proszę bardzo, pierwszy posąg Daymoza, jaki jest, to jest tu. Znajduje się w sali profesora Figa. Tu proszę bardzo, mamy. I zawsze, zawsze widzę go najpierw. Taka alatem. Mamy pierwszy, znaleziony, lecimy dalej. Kolejny może znajduje się w klasie mongolstwa. Czyli musicie się przejść, sentaj musi się pójść tutaj. Najlepiej zrobić wszystko i tutaj klasa mongolstwa. To jest. Tak, coś daleko jest, sala jest. Gdzieś tu przez 80 szans się znaleźć. Sala Heroidy, co to jest? Aha. To tu. To jest krzywo astronomiczne? Tak, tu jest krzywo astronomiczne. Musimy do klasy dziedziniec. W klasie transmutacji musi zebrać, nie? Musimy się to właśnie tutaj dokładnie tu się musimy zebrać, nie? Trzeba się zebrać tutaj i będzie. Tu będzie dużo tempy, jest, nie? Nie wiem, jak nie będziesz znaleźć tego, więc to łatwo. Zawsze te posążki widać, widać, proszę bardzo. I tu musimy. I trzeba, jak jesteśmy już tu, zamki mordę. Tam, gdzie jesteśmy tu, musimy znaleźć tam, tą część, która jest zakodowana, czyli dokładnie ta część. Tu trzeba wejść, dokładnie tu. Tu się świeci, proszę, mamy tu kolejny, znajduje się posążek Daymoza się znajduje. Proszę bardzo, tutaj znajduje się kolejny posążek Daymoza. O, mamy. Mamy drugi. Teraz ile mamy tych, bo potrzeba chyba 7, potrzeba. Potrzeba chyba 7. Potrzeba 7, by zrobić. No to ja trochę trochę mniejszy 4. Chyba kolejny będzie Daymoz z wielkiej sali. Wejdziemy sobie mapkę, czyli najpierw trzeba wszystko blokować. Tutaj wielką salę trzeba znaleźć. Drugie posłonki na trzecie będzie Malachom, bo zrobić się po Malachomorem. Rebellion. Musimy iść przed siebie. O, i tu już się nam wyświetla, tu już się nam wyświetla posążek. Właśnie najlepiej. Proszę, bo wchodzimy sobie tu. Odblokowujemy sobie szybko, bo ja nie będę się wysilał. Oj, proszę, mamy, wchodzimy. Mamy kolejny posążek Daymoza. Z czego tu jeszcze mamy? Dwie skrzynki. Ja mam zawsze sobie zrobić trochę rzeczy. Proszę, bo to jest kolejny posążek Daymoza. Proszę bardzo. I mamy już 4. Kolejny będzie w zamkniętej łazience. Znaleźć tą łazienkę, to musimy przyciągnąć się do wieży Gremium, która ma ci tu. Wygrać tą flagę.
i macie tylko wieża gremlin. No. To właśnie trzeba to trzeba... Widzicie, już się świeci. Widzicie, z... do kiby nie będziecie się mać pierwszego poziomu, co ja? Proszę bardzo. Mamy, proszę bardzo, kolejny. Tu? Tak, proszę, tu mamy. Przejście w ogóle z kresie. Mamy kolejny posłużek Deimosa. Dokładnie tak. Zrobiliśmy już kilka. Teraz, by przejść, by wejść do kolejnego, by znaleźć, by zejść kolejne, by znaleźć kolejne posłużki, musimy się udać centralnie w Fortnite. I tu znajdziecie aż do 14, znajdziecie do 14, jak się nie mylę oczywiście. I pierwszy będzie w księgach i zwojach, będzie pierwszy. No nie wiem, czy już tego nie obierałem. Można zrobić to. No i to mam pokazać, gdzie się znajduje tu coś. Ten. To dobra. Ja tu tylko wbiłem tylko coś tego po tu. Oczywiście, jeśli ja zrobiłem to, achievement, żeby przyglądać, ale jeśli już robisz to, ja się to po prostu zaczęłam wbić, jeśli robisz to jest, a żeby robić sobie nowego osadzia, to wystarczy, że zrobisz sobie po prostu, do tego trzeciego poziomu. I do niego wejść, to trzeba dojść do niego. Przejść centralnie, wchodzić do siebie. I to jest kolejny, po prostu to jest kolejny. Zacznie nowa. Tu mam tak, tu, o, to jest ten zbereźnik. I żeby tego zbereźnika otworzyć, muszę zniknąć. Musisz mu wsadzić swoją łóżkę w jego oczy. Proszę bardzo, i teraz się nie widzi. I on teraz płacze, dokładnie. I proszę bardzo, tu mamy kolejny posąg Deimosa. Zobaczmy. Może mi się uda znaleźć zdjęcie. Też kolejny posążek Deimosa, dokładnie. Mamy tu i mamy. Ile mamy tych? Znaczy już zrobimy wszystko, bo widzimy wszystko. Ile mamy tych? Mamy 6. Po kiedy mamy jeszcze jednego? Potrzeba 7. Potrzeba 7 do. Kolejnego działu, Alachmory. No. 9. Co ale trzeba zanieść 9, dobra. To poszukam sobie, dobra. Kolejny, jaki jest możliwy, to kolejny będzie w świńskim łbie. W świńskim łbie, wiadomo, barek z krałem piwem. Ale po co mam robić tą misję, jak na razie, dobra. Tu mamy kolejną misję. I musimy iść do świńskiego łba, czyli świński łeb jest... A nie, świński łeb to właśnie jest ten, to jest ten barek. To ten jakby... konkurencja tego. Konkurencja... tego baru poczętami. Więc idziemy dalej. Zobaczymy sobie. Dobra, tu. No się napisze, że... widać po prostu tego. Widać, że widać po prostu te pole, gdzie jest ten. O, zbereźnik znowu. Trzeba sobie zniknąć. Chcę go otworzyć. I chcę nagle się do. Trzeba przejść na oko, bo ja bym przeszedł tak, że. O. Trzeba sobie przejść dokładnie. Z kolejnym. Przesadźcie się odcinek sobie, tutaj jest gra gość, wiadomo. To jest ala poziom drugi poziom. Trzeci to jest. Dobra, idziemy tu. Wchodzimy. I centralnie musicie wejść tu. Zabrać mu ciask, wiadomo, trzeba. I tutaj znaleźć tę skrzynkę. I macie kolejny posłonek z Deimosa. I sobie wchodzicie, jakby nigdy nic. Gdzie się skończy jeszcze to, o, to jest jeszcze liść. No, pijemy sobie piwo, dość domu, darmowe to trzeba zapamiętajcie. Dobra. Kolejny poszony będzie demo z 3 minut. No to dobrze, teraz na 3 minut musi być, wiadomo, czyli centralnie tu. Ale żeby się nie wyświetlić, no przejdziemy sobie tu. No. I właśnie tak szybko, właśnie to najpierw, że na przykład macie ravioli, najlepiej wam polecam ulepszyć sobie ravioli na pewnym wyższym, że macie większy obszar. Wtedy wam po prostu zajdzie wam więcej, będzie widzieć, nie? Ostatni odcinek, przedostatni odcinek, bo ostatni będzie, będziemy lecieć sobie po prostu
odblokować sobie te wszystkie promienie fiu. No i potem już zakończymy, bo też nie bo niektóre te są w innych miastach, są w tych różnych miastach, a nie wszystkie mamy opale. Proszę bardzo, idziemy tu. I żeby udać się, to musicie centralnie wejść na sam szczyt schodów. A już wam powiem, że w niedzielę 10 listopada wlatuje nam planetko zbudowanie nowego parku. Mam pomysł, jaką mam park zrobić, albo w pewnym miał być, ale mam wycieczkę. To wysłania, więc naczynio, więc oj, proszę, musisz zablokować. Mamy zablokować to. Gdy już zblokujecie, kolejny demos jest w waszej kolekcji. I zbiera sobie. Kolejny będzie sklep obok trójów czarodziejskich. Obok sklepu czarodziejskich. Do Geradus. Nie, to jest, nie jest to. Plaskogsmida. Nie jest to. Modowe Królestwo, Stypsynowie. Czarodziejsko, okej, okay, to tu musicie udać. Tu się musicie udać. Tylko żeby tu do tego wejść, to trzeba zejść sobie z tego, wiadomo. Od skrzynki też sobie możecie wziąć, proszę. Ja mogę chodzić lepsze wszystko. Idziemy dalej. Odbiłem to trzeci poziom i zakończymy ten film. O, proszę. No i tutaj trzeba, że tylko... Tak. Wychodzimy bocznym wejściem. Żeby tu wejść, to trzeba wejść w prawo od tego miejsca. Rebellion. To jest jakiś Alohomora. I tu masz, widzisz, tam jest kolejny... Dobrze, właśnie tu jest poszło przed nami. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be that. Tutaj macie kolejny. O, tu się dzieje. Tu i tutaj macie kolejny. Dobra, znowu skrzynka. Dzięki za to, bo zostajesz piecenek. Proszę bardzo. Kolejny do kolekcji. Kolejny do kolekcji. Idźmy dalej. Kolejny znajduje się w domek obok przedmiotem. Czyli musicie się udać ten, to znowu do przedmiotów musi się udać. I domek obok przedmiotu jest to jest ten dom. To jest ten domek, bo obok wadą. Zobaczymy zawsze na wioli. Najwięcej jest w kosmidzie jest to. Trzeci poziom jeszcze nie mamy. Ale w tym odcinku to się zmieni dokładnie. Idziemy znowu tu. Rebellion. I w domku obok tego. Tu jest to. To jest skutek, co nie? Nie, to jest skoda. Wiecie, musi znaleźć zamek, który jest... który ma pierwszy poziom. Ale to nie jest ten. To ma trzeci, to nie. Rebellion. Musimy znaleźć, jaki będzie trzeci poziom domek. Jeśli nie mylę, to dokładnie jest ten domek. Tak, to jest ten domek, bo tam widzę tego domu. To jest ten domek, ja wam pokażę. Teraz mi się to blokuje. Dokładnie to jest ten obek, jak jest tutaj, jeżeli jesteście. No dokładnie tu, o. Dokładnie, jak jest tutaj pub, to dokładnie ten domek. To jest ten domek, od tego pubu dokładnie ten domek. I tu trzeba wejść. Rebellion. Macie pierwszy poziom, wiadomo. Już proszę, to było za pomocą misji. I macie kolejny demo, nie pokazałem go. I tu właśnie był poziom demo, nie? Kolejny znajduje się domek obok Miodowego Królestwa. Tu jest kolejny i to są wszystkie początki demo na Fortnite. A nie, jest więcej. Jest więcej ich. Trochę ich będzie jeszcze, no. Dobra. Ale co mi się wtórzy. Kolejny jest obok Królestwa Miodowego.
Po prostu musisz się udać do tego nowego i po prostu zrobić sobie posąg, widzę po prostu. Cała się progresem. Nie ma się progresem kota, nie? No i to jest cała świat tego posążka. No idziemy tu. Tu dokładnie centralnie tu. Kościół tego posążek się blokuje, ten posążek, nie pochodzę tylko ten. Tylko się blokuje jakiejś emisji. O, no, jest noc, nie jeszcze jest, nie jest. Tu. To bardzo możliwe, że mogę go odebrać. Którego mogę odebrać. Bo więc jednego odebrałem już, bo on już tu mógł być. Ale go tu nie ma. A że jesteś dzień, to też nic nie zrobimy, więc znowu zrobić sobie noc. I zobaczyć, czy teraz będzie jeszcze tu. Nie, czyli już wszystko odebraliśmy, dobra. Ile mamy posążków? Mamy 10, czyli idealnie się składa, że możemy temu gościowi mieć drugi poziom. Będziemy robić kolejny na trzeci poziom. Tutaj, tu. Jest już ten typek i mamy. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguy statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. No, to uśmiech. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. Hmm. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Mamy Alohomora. Keep looking for those moons, hmm? You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind you. I mogę sobie to misję zrobić, ale to już będę robił sobie tą nagrywkę z misją. Chyba kolejny. Kolejny znajduje się w wieży przez czarną magią. Mam przez czarną magią. Dokładnie. I musimy udać się tu. I teraz zobaczymy, mi potrzeba trochę dłuższej filmy niż poprzedni. Ale cóż, no. Nie wiem. Dobra. No bo ile teraz potrzeba? Teraz potrzeba 13 znaleźć. Dobra. No to żeby tu jest, to... mamy tu. Trzeba się było użyć, trzeba iść do wieczu po czarnej magii. Rebellion. Iść tutaj. No to jakieś coś. Tam jest, bo już go widzę. Fogwart survives the reign of this empire. To trzeba odblokować poziom drugi. Alohomora. Nie zrobicie. Ci tyle nie zrobicie. Nie zrobię tego jak będziecie mieć pierwszy poziom. I proszę bardzo. Rebellion. Drugi poziom. Mamy kolejny. Mamy kolejny. Skrzynki, wiadomo, jakiś list, też uwaga. Muszę zapoznać, poczytać. No tu mamy, tak. Kolejny będzie to dom Geowego, czyli Gagrida naszego kochanego. Co to tam było? I żeby to już, to musimy udać się na klasę do zajęć, nie? I
I tak samo musicie znaleźć drugiego poziomu, musicie znaleźć, tak samo musicie drugi poziom musicie zrobić tych. I ile teraz mam? Czy mi zabrał wszystkie, czy zostały mi tego? Bo zaraz od tylko jednego. Tak, zostały mi tego jednego, dobra. Czyli musimy znaleźć jeszcze 12. I teraz by się odwrócił, znaleźć na drugi poziom. Hello, to jest właśnie to. Proszę bardzo, tu mamy skrzynki. Dużo skrzynek. Takie też trzeba z tego danego. No i mamy tu kolejny. Ale mały, ale fajnego tego kacza. Kolejny. Klasa eliksirów, teraz będzie kolejny pod klasą. Pokaz eliksirów. No znajdźmy sobie klasy eliksirów. Chcę jeszcze znaleźć to. Jest, klasa eliksirów jest. Masz, to będzie dużo przechodzenia w tym odcinku, zjem. I po to trzeba wejść. Rebellion! Dzina wprost. Dzina wprost. Zejść z tymi schodami też trzeba. Zrobić skrzynkę. Co takie coś. I tu mamy kolejny. Korytarz. Tu, to jest drugi poziom. Czyli, żeby pierwszy poziom się sprzedawał wszystko, na drugi poziom znaleźć, nie? Proszę, mamy tutaj kolejny ksiąg. Proszę, może tutaj moza. Proszę. Mamy, dobrze, w kolejny będzie. No, trzeba iść na Hogmade, znowu trzeba iść na Hogmade. Ta alejka to jest chyba ta. Rebellion. Alejka obok ksiąg. A nie, tam czy tam się uda się. Jest tam początek Deimosa. Jest. Nie wiem, który. Albo to był kutka. A nie, to był kutka. Masz. Chyba to kutka, pomyliło mi się. Okej. Okej. Tu. Rebellion. To jest alejka obok ksiąg. No to jedyna alejka to jest tu. Może to jest kudeks, nie? What do we have here? A demigod. Gdzie ty widzisz Deimosa? Tu? Aloha Mora. To jest ten dom. Trzeba było poziom do tu. Rebellion. Tak, tutaj! Jeśli mówisz, że nie widziałem. Proszę, mamy kolejny, mamy, zrobiliśmy kolejny. Czyli wiadomo. Musicie i odtrepnąć obok tego, przejść w tę alejkę i macie ten dom, gdzie ma pozać. Teraz musimy do największego skamera. Będę trzeba znaleźć o północy nad niego. Największego skamera i szmatę i w ogóle Janusza i złodzieja. I będę. Naraz. No. Gdy jesteś przy obok tego największego skamera, to trzeba udać się znaleźć dom na północ od niego. Czyli jeżeli to jest północ od... To tu jest chyba północ. Nie wiem. Rebellion. Tu? Też nie tu. To nie tu. Może i tyle to jest tych rzeczy. Aloha Mora. Nie wiem, czy tu, czy nie tu. Rebellion. Czy to jest ten dom, czy to nie jest ten dom? Bo na północy, ale to... To leży gdzie, co i jak jest. Tak, to był tu. Czyli to był ten dom, dobrze, czyli... Widzicie, wchodzisz sobie z tego skamera największego,
Przechodzisz sobie obok tego domu i mamy dom. Kolejne figurki są na mapie, które się nie odkryłem. Pierwsza będzie, czy odkryłem to czy nie? Nie, tego nie odkryłem, dobra. Teraz będziemy się po krainach poruszać, więc trochę mniej będzie odszukiwania. Najwyżej dokończymy sobie tą misję w ostatnim odcinku i potem zakończymy tą misję. Zakończymy tą misję jakby skończenie postanowki w Hogwarcie na listopadzie. A raczej w ogóle sobie, no, mamy tu. Więc idziemy tam, gdzie oznacza, więc widzicie, jak to jest tam. Gdy się jesteśmy tutaj, to jakaś walka. I tam jest, musicie po prostu od tego momentu musicie po prostu iść na dom, no wprost i macie zapewne moza. No jakaś muzyka jest, nie wiem. Mamy tu. I kolejny posłuchaczek Deimosa. No proszę, mamy kolejny posłuchaczek Deimosa. Kolejny posłuchaczek Deimosa w kolejnej innej planecie. A nie mogę, bo tu jest... jest ten... To jakieś walki gdzieś tu są, dobra. No, kolejny znajduje się w Anamskirem. Nie wiem gdzie to jest, poszukamy sobie. Tu. Musicie znaleźć domy najbliżej promieniu, czyli centralnie ten domek. Oczywiście musicie go blokować, ale powiem pierwszy ten mógł zrobić to wcześniej, więc nie musicie wbijać do poziomu. Ale, no. Dobra, mamy tu. Mamy kolejny dom. Nie robię tych skrzynek, nie chcę mi tutaj planować skrzynek. To taki, ja nie będę kończył, oj proszę, mam koniec, idę na Deimosa. Ja nie będę kończył, tylko tu czerwony zakończam tą całą grę. Więc co, kolejny Deimosek, który będzie, to będzie znajdował się w dolnych schodach. A tam mam na całą wykopane. Gdzieś to było, ten dolny schodnik. Z który to? To jest dolny Hogsmeade. To jest tylko znalazł. To jest górny Hogsmeade. To ja potrzebuję dolny. Dolny Hogsmeade. Teraz dolny Hogsmeade jest. No. Dobrze jest. Dobrze, mamy chyba już 8, więc teraz bliżej końca tego odcinka. Dobra, i jak jesteście tu, musicie znaleźć dom z tym dolnym dachem. I zamek z poziomem pierwszym. Czy to jest tu? Tylko wychowamy tu już. Ja się zdawałem życie? Kiedyś się zdawałem życie? Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji. Ale okej, dobra, dzień spoko. Kolejny będzie w Brok Burów i chyba tego coś świetlnego. Brok Burów. Gdzie jest ten Brok Burów? To jest to. Flamesho. Tutaj będzie Deimos. I Ronaldo. Cambridge. Tu będzie gdzieś tam. Może kto jeszcze? No. Murawen też będą tu Deimos, jak gdzie tam pokażę. Gdzie to też są wszystkie. Brok. Okej, okay, i to jest tu. A ja dużo nic mam. No to jest tu. Stałem z piodu, bo nie wiem tyle, chociaż nie wiem, Montlimsy może bym bił. Ale wątpię, dobra, lecimy do Brokburów. I chyba zrobimy wszystkie te, w większości te krainy. Nie chcę pokazać wszystkich, bo po prostu był ten film, nie będzie długi. I ty musicie... Rebellion. Znaleźć studnię. Musiała udać się i znaleźć studnię. Czyli widzicie, tutaj macie... Musicie iść tu. Od posążka musicie iść. Od tego momentu musicie iść w dom. I tu będzie dokładnie. Tu musicie iść. I tu Rebellion. Będziecie mieli tego... Ja ci muszę go blokować na poziomie pierwszym. Mamy to. I teraz wszystko, no, szuka posążku Deimosa, by znaleźć
Revelio. By zdobyć Alahuma, na to, że pokazać Deimosa, by zdobyć Alahuma po trzeci. Dobra. Kolejny będzie znajdować się w Cambridge'u. To, co pokazywałem wam i było tam. Cambridge jest... To jest Irnalde. Flancroft. Dolny Hogsmeade. No, tutaj znajduję ten Cambridge, ślepy jestem. Dobra, idziemy dalej. Ale to jest takie pytanie po Keynesie, nie? Ale dobrze, tak więc jeszcze trzeba zrobić ostatni film. Bo bym wiedział wszystkie te, jakbym wiedział gdzie są wszystkie te klucze, to bym zrobił, ale nie wiem gdzie są. Więc... Przestańcie cię z Hogwarta. Tu się pojawił się, no się pojawił około 12, zależy od której jest skończy szkoła. I gdy już jesteśmy tutaj... To dążę ścieżki, które prowadzi na zachód. A żebym to jeszcze wiedział, co jest zachodem, a co jest... Mamy karteczkę. Po prostu na ravioli. Tutaj. Tędy, gdzie musicie iść tędy. Tutaj macie skrzynkę, taki domek, o taki domek jest. No taki, o właśnie, taki macie domek. I w tym będzie, jeszcze się musi okazać, to poziom pierwszy. Aloha Mora. Też jest spoko. Ja wiem, że mogę znaleźć, co zrobię, to mi się nie chce robić tego. I proszę bardzo, centralnie przy wyjściu mamy posążek Deimosa. Ile ich mamy już? Jeszcze musimy znaleźć dwa. Trzeba znaleźć jeszcze dwa posążki. Dobrze jest. Tak, dwa. Kolejny będzie Deimos w Flatcroftcie. To mam blokowane, mam blokowane. Flatcroft jest tu. Nie, to nie jest tam. Bo nie mam jakby szukać pierdolę, więc nie mam zrobić. Zrobimy to i tyle. Revelio. Tu. I trzeba znaleźć domek. Czy musicie znaleźć taki domek, który zwisa pranie z dachu? Taki trzeba znaleźć domek. Jeszcze nas jeden. Chyba. No pójdzie. No okay, to jest ten domek. O, ten tutaj domek. Taki domek właśnie. I musicie go pokazać. Tego musicie pokazać na poziomie drugim. No i kolejny będzie Fionalda. I zakończymy tą misję. Wiem, że jest jeszcze jest więcej tych, to wiem, że jest więcej. Ale nie chcę zrobić drugiego filmu. Takiego mega drugiego filmu nie chcę. I kolejny będzie w Irenalda. Czyli ostatni... który nam zapewni... Który nam zapewni dobrobyt w sensie... Co musimy zrobić noc, więc ostatni musimy znaleźć, znaleźć dom tylko o tym dachem. Revelio. Hello. No siema. It's good to see you, my friend. If it wasn't for you, I might still be caged up by those dreadful ashwinders. I will never forget your bravery. Tym dachem, tu. Taki dom, ci jest bardzo blisko tego. Fascinating, true. Nie robię żadnych nic. Wish I had the energy. I on się... Ja dobra, mamy to. Wszystkie zdobyte posążki Deimosa na... Ale, znaczy nie wszystkie, tylko na Alahomora, co nie? Dobra, więc idziemy zrobić tą... Zakończyć i zdobyć poziom. I tak, to jest właśnie ostatni film. Przepraszam, film. Bo w kolejnym odcinku... W kolejnym odcinku po prostu... W kolejnym odcinku po prostu odwiedzamy jeszcze trochę tych plaż, żeby odkryć tego, dokończymy tą misję. Dokończymy tą misję, no i zakończymy grę i serię, która trwa prawie rok. Idziemy, bo trochę nam zostało jeszcze, Tak już zostało. Tu całą tombrę musimy blokować sobie. No, trochę zostało. Trochę odkijemy i zrobimy tą misję ostateczną. Zakończymy, proszę bardzo, dawaj mi Alahuma. Po trzeci. Hello, Mr. Moon. Oh,
Oh, greetings. Any luck removing some dobra, more of się powtarza. I actually have some moons for you. Dear me, you... Dobra, coś tak nie podoba. Mamy now that you've mastered Alohomora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demigod statues and removing those moons. No i dobrze, udało nam się zrobić to. No i co? W kolejnym odcinku zakończymy tą jedną misję tego portreta. Zakończymy, mogę go spać, abyś nie. Zakończymy. No i co? Zrobimy tą misję, poodkrywamy trochę tych krain i zakończymy serię. Mam nadzieję, że wam się film pomógł wam trochę znaleźć część tych. Bo są tam po jakieś 30 równych, ale to już nie jest to tego filmu. Tak on długo bezpośrednio. Bo nie chcę, żeby ponad 30 minut, jak to coś śmiła. Mamy się podobał i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i siema.